Grzegorz, jakbyś mógł udzielić rady osobom początkującym w biznesie online, jednej rady, to co by to było? Rozkręcić profil na Facebooku oraz zbudować markę osobistą. Ja jestem jeszcze na etapie budowania, ale są już efekty. Mhm. Czyli marka osobista. A powiedz, od czego zacząć budowanie takiej marki osobistej właśnie w social mediach? Od codziennego postawania chociażby na Facebooku, nie wiem, może być to, co zrobiłeś dobrego, albo nie wiem, czym tam jakąś książkę przeczytałeś. Właśnie, żeby to było jeden post dziennie albo maksymalnie 2. Czyli regularnie, konsekwentnie relacjonować swoje życie. W ten sposób opowiadamy swoją historię, budujemy naszą markę osobistą. W ten sposób nas ktoś może polubi. W tym internecie ktoś zobaczy wspólny język, jakieś wspólne myśli. No a biznes to są relacje, więc w ten sposób osoby do nas dołączają. Świetna rada. Na pewno osoby początkujące będą Ci wdzięczne za udzielenie tej rady. Nadzieję. Grzegorz, a korzystając z okazji, bo Ty jesteś osobą, no co prawda od niedawna w biznesie, ale Ty masz już super wyniki, jesteś liderem dla wielu ludzi. Jeśli pozwolisz, to ja udzielę Tobie jednej rady jeszcze, jak możesz Ty wejść na wyższy level, jak już sobie tak gadamy. Zobacz, udzielenie tej rady przez Ciebie zajęło Ci moment, nie? To było proste dla Ciebie, bo Ty to wiesz, Ty to robisz. A co byś powiedział na to, żebyś, jak się rozłączymy, żebyś nagrał 10 rad, ale każda rada w oddzielnym filmiku i to publikował. Na przykład codziennie jeden taki filmik, żebyś opublikował. No myślę, że to bardzo fajny pomysł. No, zacznę od jutra, jeśli pozwolisz. Nie, od dzisiaj musisz. No okej. No i zobacz, jeśli uda Ci się zrobić te filmy do minuty, to będzie fajny format. Możesz je wrzucać i na Instagrama, i na TikToka, i na YouTube'a. Na Face'a też oczywiście, nie? Mhm. Więc myślę, że to będzie spoko. Co więcej, jak sobie to potniesz na takie 3-4 części, taką nawet minutową formę, to wrzucaj to nawet w storiesy. I w ten sposób Ty, mając już markę osobistą zbudowaną, umocnisz ją, będzie jeszcze silniejsza, dotrzesz do jeszcze większej liczby ludzi.